Cześć, jestem Hania, mam 11 lat i chciałabym Was zaprosić do wysłuchania bajki pod tytułem Dziadek do orzechów, czytanej przez panią Ilonę, słuchaczkę Uniwersytetu III wieku. Dnia 24 grudnia nie wolno było dzieciom pana radcy zaglądać do salonu ani do przyległego pokoju. Fred i Klara siedzieli skuleni w najbardziej oddalonym kąciku mieszkania i zrobiło im się nieswojo, kiedy zmierzch już zapadł, a świateł, jak to się zwykle działo w dniu Wigilii, nie wnoszono. Fred zwierzył się szeptem do swojej 7-letniej siostrzyczki, że już od dawna słyszał dobiegające z zamkniętych pokojów szmery i lekkie pukanie, a ciemna postać, która przed chwilą przemknęła przez sień, to na pewno ojciec chrzestny. Klara aż klasnęła w dłonie z radości i zawołała: ciekawa jestem, jaką dzisiaj przygotował dla nas niespodziankę. Ilekroć ojciec chrzestny przychodził, przynosił dzieciom w kieszeni coś ładnego. A to zabawnego człowieczka, który przewracał oczami i kłaniał się uprzejmie, a to szkatułkę, z której wyskakiwał ptaszek lub inne cuda. Na Boże Narodzenie zaś przynosił zawsze niezwykły podarunek. Z wielkim trudem i staraniem własnoręcznie sporządzony. Dzieci niedługo się nim cieszyły, gdyż rodzice wkrótce zabierali go na przechowanie. Wielka choinka stojąca pośrodku pokoju obwieszona była mnóstwem złotych i srebrnych jabłek, a ze wszystkich gałązek zwisały na kształt pąków i kwiatów migdały z cukru, kolorowe cukierki i wiele innych słodyczy. Ale najbardziej zachwyciły dzieci niezliczone świeczki, które jak gwiazdki błyszczały pomiędzy igłami. Drzewko, rozsiewając blask dookoła, zapraszało wprost, by zrywać kwiaty i owoce. Naokoło drzewka wszystko jaśniało wspaniałymi barwami. Ileż to było pięknych rzeczy! Któż by to potrafił opisać? Fred i Klara wiedzieli, że teraz kolej na podarunki od ojca chrzestnego i podbiegli do stołu pod ścianą zasłoniętego parawanem. I oto, co ukazało się ich oczom. Na zielonym, obsypanym kwiatami trawniku stał wspaniały zamek z lustrzanymi szybami i złotymi wieżami. Nagle rozległ się dźwięk dzwonków. Drzwi i okna otworzyły się i widać było, jak w środku spacerują maleńkie, zgrabne ludziki. Panowie w kapeluszach z piórami, panie z długimi trenami u sukien. W środkowej sali, która zdawała się cała stać w płomieniach, tak wiele świeczek paliło się w srebrnych żyrandolach, tańczyły dzieci w takt muzyki dzwonków. Jakiś pan w szmaragdowym płaszczu co chwila wyglądał przez okno, machał ręką i znikał znowu. I sam ojciec chrzestny, niewiele większy od dużego palca tatusia, zjawiał się od czasu do czasu na dole w drzwiach zamku i znowu wchodził do środka. Fred, oparty o stół obiema rękami, przyglądał się ślicznemu zamkowi i tańczącym figurkom. Wtem oczom Klary ukazał się niezmiernie wytworny mały człowieczek, który stał spokojnie i skromnie, jak gdyby oczekiwał swojej kolei. Można by wprawdzie dużo zarzucić jego figurze, bo długi i zbyt gruby tułów nie harmonizował z cienkimi i krótkimi nóżkami, a głowa była o wiele za duża. Ale te braki wynagradzało eleganckie ubranie, które świadczyło o dobrym smaku. Mały człowieczek miał na sobie śliczną fiołkową kurtkę huzarską z licznymi białymi sznurami i guzikami, spodnie tego samego koloru, a buciki piękniejsze niż wszystkie, jakie zdobiły kiedykolwiek nogi studenta, a nawet oficera. Tak dobrze przylegały do delikatnych nóżek, jakby były namalowane. Z ramion zwisał mu wąski i niezgrabny płaszczyk, który wyglądał jak z drzewa, a na głowie miał czapkę górniczą. Przyglądając się uważnie miłemu człowieczkowi, którego polubiła od razu, Klara spostrzegła, że na twarzy jego malowała się wielka dobroć. Jasnozielone, trochę wyłupiaste oczy pełne były przyjaźni i życzliwości. Dodawała mu wdzięku starannie uczesana broda z białej bawełny, okalająca podbródek, a czerwone usta uśmiechały się łagodnie.
Ach, zawołała wreszcie Klara. Powiedz mi, drogi ojcze, do kogo należy ten miły człowieczek tam pod drzewem? Zadaniem tego człowieczka, moje drogie dziecko, odpowiedział ojciec, jest dzielnie pracować dla nas wszystkich. Ma on rozgryzać twarde orzechy, a należy zarówno do ciebie, jak i do Freda. To mówiąc, ojciec zdjął go ostrożnie ze stołu i uniósł w górę jego drewniany płaszczyk, a człowieczek otworzył wtedy usta szeroko, szeroko i ukazał dwa rzędy lśniących, ostrych ząbków. Na prośbę ojca Klara włożyła mu orzech do ust i trzask rozgryzł go, łupiny rozleciały się, a Klarze wpadło do ręki samo słodkie jądro orzecha. Teraz dowiedzieli się wszyscy, a i Klara także, że ten śliczny mały człowieczek pochodzi z rodu dziadków do orzechów i że trudni się nadal zawodem swoich przodków. Dziewczynka nie posiadała się z radości, a ojciec powiedział: ponieważ dziadek tak ci się podoba, powinnaś go starannie przechowywać i chronić. W bawialnym pokoju radcostwa, na lewo od drzwi, pod szeroką ścianą, stoi oszklona szafa. W szafie tej dzieci przechowują wszystkie prześliczne rzeczy, które co rok dostają. Szafa miała tak jasne szyby i w ogóle była tak kunsztownie zrobiona, że wszystko w niej wyglądało jeszcze ładniej niż w ręce. Na górnej półce, której nie mogli dosięgnąć Fred i Klara, stały cudowne wyroby Ojca Chrzestnego. Niższa przeznaczona była na książki z obrazkami, a dwie dolne dzieci mogły zapełniać czym chciały. Ale tak się zawsze składało, że Klara z najniższej półki robiła mieszkanie dla lalek, a Fred na wyższej półce kwaterował wojsko. Był już późny wieczór, zbliżała się północ, ojciec chrzestny dawno poszedł już do domu. Jeszcze chwileczkę, mamusiu, powiedziała Klara. Jeszcze jedną chwileczkę, zostaw mnie tutaj. Mam jeszcze dużo do roboty, ale jak tylko skończę, zaraz pójdę spać. Klara była dzieckiem grzecznym, rozsądnym, więc matka mogła ją bez obawy zostawić samą z zabawkami. Bojąc się jednak, że dziewczynka zajęta nową lalką zapomni zdmuchnąć świece palące się dookoła szafy, matka zgasiła je. I tylko lampa, która wisiała na suficie pośrodku, rzucała łagodne, przyjemne światło. Nie siedź zbyt długo, droga Klaro, powiedziała mama, bo jutro nie będziesz mogła wstać w porę. Upomniała matka i poszła do sypialni. Nagle zaczęło coś po cichutku szeptać, mruczeć i trzeszczeć dookoła, za piecem, pod krzesłami, za szafami. Klara usłyszała naokoło siebie jakieś bezładne syki i gwizdy, a zaraz potem tu pod tysiąca nóżek za ścianami. Jednocześnie tysiące małych świeczek zabłysło we wszystkich szparach podłogi. Nie były to jednak świeczki. O nie! To były małe, błyszczące oczka i Klara zobaczyła, że zewsząd wyglądają myszy i starają się wydostać z ukrycia. Tup, 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 tup rozlegało się dookoła i coraz gęstsze tłumy myszy galopowały we wszystkich kierunkach. Wreszcie ustawiły się w równe szeregi, tak jak Fred ustawiał swoich żołnierzy, kiedy miała rozpocząć się bitwa. To wszystko wydało się Klarze bardzo zabawne, a ponieważ nie miała, jak wiele innych dzieci, wstrętu do myszy, szybko wyzbyłaby się lęku i przerażenia, gdy nagle rozległ się świst tak straszliwy i ostry, że przeszły ją ciarki. Jakiż straszny widok ukazał się jej oczom. Cegły pod jej stopami zaczęły się kruszyć i spod podłogi ukazało się z gwizdem i sykiem 7 głów mysich, ozdobionych 7 błyszczącymi koronami. Powoli wydostał się spod gruzów cały tułów mysi, do którego należało te 7 głów, a na przywitanie króla myszy cała armia zapiszczała po 3-krotnie zgodnym chórem i nagle łupu-tupu, łupu-tupu zaczęła zbliżać się do oszklonej szafy wprost na Klarę. Serce zaczęło jej bić tak gwałtownie, jakby lada chwila miało wyskoczyć z piersi. Tuż za Klarą dały się słyszeć w szafie jakieś dziwne szmery, a potem odezwały się słabe głosiki. Zbudźmy się raz, bój czeka nas, już nadszedł czas. Zbudźmy się raz, bój czeka nas. A przy tym ślicznie i milutko dzwoniły srebrne dzwoneczki.
Ach, przecież to moje małe dzwoneczki, zawołała Klara radośnie i szybko się odwróciła do szafy. Wtedy zobaczyła, że szafa była jakoś dziwnie oświetlona, a w niej wielki ruch i rwetes. Lalki biegały bezładnie i machały przy tym rękami. Wtem podniósł się dziadek do orzechów, odrzucił daleko kołdrę i wyskoczył z łóżka obiema nogami na raz, wołając głośno: bum, rum, rum, głupi mysi tłum, rum, rum, bim, bum, głupi tłum. Wyciągnął z pochwy małą szabelkę, wywijał nią w powietrzu i krzyczał: drodzy moi przyjaciele i bracia, czy chcecie stanąć przy moim boku w tej zaciętej walce? Pajac Pantaleon, czterej kominiarze, dwaj harfiarze i jeden doboż zawołali jednocześnie: o tak, staniemy wiernie przy tobie, za tobą pójdziemy na śmierć, walkę i na zwycięstwo. Z tymi słowami podbiegli do dziadka do orzechu, który z zapałem skoczył z górnej półki. Wewnątrz szafy wszystko teraz zaczęło trzeszczeć i stukać i Klara ujrzała, jak pokrywki wszystkich pudełek, w których kwaterowali żołnierze Freda, otworzyły się nagle, a oni wyskakiwali z nich po kolei. Potem zeskakiwali na dolną półkę, gdzie ustawiali się w błyszczące szeregi. Dziadek do orzechu biegał wzdłuż frontu i płomiennymi słowami zagrzewał wojsko do boju. Już po chwili wszyscy stanęli na podłodze. Pułki, jeden za drugim, defilowały przed dziadkiem do orzechów z rozwiniętymi chorągwiami i ustawiały się szeroką linię w poprzek pokoju. Skrzypiąc wyjechały przed front armaty Freda, otoczone kanonierami. I nagle zabrzmiały bum, bum, bum. Klara widziała, jak okrągłe cukierki trafiały w zbity tłum myszy, które wkrótce zasypał biały pył. Brrr, brrr, bum, 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 pif, paf, ach, krach, bum, brum, huczało ze wszystkich stron. Myszy i ich król piszczały i wrzeszczały, a ponad wszystkim górował donośny głos dziadka do orzechów, który wydawał mądre rozkazy i kroczył odważnie wśród pułków zasypywanych gradem pocisków. Te dzielne, pstre i prześliczne wojska walczyły wytrwale, bohatersko i spokojnie. Z odwagą godną Spartan ten doborowy batalion na pewno wydarłby wrogom palmę zwycięstwa, gdyby nie zdarzył się straszliwy wypadek. Oto zuchwały rotmistrz nieprzyjacielski z szaloną odwagą wysunął się naprzód i odgryzł głowę jednemu z chińskich cesarzy, który padając zabił czterech żołnierzy. Utworzyła się przez to luka, przez którą wdarł się nieprzyjaciel i wkrótce cały pułk został zagryziony. Niewiele korzyści jednak przyniosła wrogowi ta zbrodnia. Kawalerzyści wojsk mysich, przegryzając dzielnych przeciwników, połykali przy tym przyczepione do nich małe zadrukowane kartki papieru, przez co natychmiast sami padali trupem. Czy pomogło to armii dziadkowej, która raz zacząwszy się cofać, cofała się coraz dalej i traciła coraz więcej ludzi? Nieszczęsny dziadek do orzechów oparł się już o oszkloną szafę, otoczony jedynie mizerną garstką żołnierzy. Teraz dziadek był już zupełnie otoczony wrogami. Położenie jego było straszne. Konia, ach konia, królestwo za konia, zawołał dziadek do orzechów w ostatniej rozpaczy. W tej chwili przyskoczyli dwaj nieprzyjacielscy tyralierzy i schwycili go za drewniany płaszczyk, a król myszy, wydając triumfalne piski ze wszystkich siedmiu paszcz, pomknął ku niemu. Klara nie mogła dłużej panować nad sobą. O mój biedny dziadku do orzechów, krzyknęła łkając i nie namyślając się nad tym, co czyni, zdjęła z nogi lewy pantofelek i cisnęła nim w najgęstszy tłum myszy wprost w króla. Ale w tej chwili wszystko nagle zniknęło, a Klara poczuła jeszcze silniejszy ból w lewej ręce i zemdlona upadła na ziemię.